No, witam serdecznie. Jak myślicie, co tu powstaje? Tutaj powstaje taki, że tak powiem, chciałem przestać być piratem i zrobiłem wzmacniacz 400 W do CB radia. Jeszcze nie zrobiłem. Nie no, dobra. Od 1,5 MHz do 30. W sumie lampki pracuje do 50, ale tutaj będę robił do 30 MHz, czyli z pasmem CB razem 400-watowy wzmacniacz. No tutaj trzeba będzie troszeczkę uważać, ponieważ tu będą napięcia rzędu około 2 kV, czyli 2000 V. Ważne jest, aby były odległości zachowane przynajmniej 6 cm i tak samo na bezpieczniku. Transformator będzie nawinięty z oddzielną celą. Na tak samo bezpieczniki powinny być długie lub uziemione do po prostu do obudowy za pomocą kondensatorów, żeby nie powstał w razie przepalenia łuk elektryczny. Po prostu, bo jeśli krótkie będą, krótkie te zwykłe, to pikowe, te malutkie bezpieczniki, to łuk po prostu, nawet jeśli on się przepali, to będzie nadal wzmacniacz będzie pracował. Łuk elektryczny przeskakuje, no już niestety. 6 cm to jest minimum przy tych napięciach. Miał być na początku zastosowany w filtrze PI przełącznik właśnie zakresów, taki tego typu, ale ci nie nadaje. Konstrukcyjnie jest chroniony do wysokich napięć, ponieważ jest tutaj jest odstęp, jak widać jest blaszka, jest odstęp, może on i dużej mocy, ale napięciowo jest badziewie, jest odstęp między pinami, kolejne 3 piny, nie wiem czy tu widać, jest odstęp 0,5 cm, także się nie nadaje, poza tym nie jest ceramiczny i ma metalową ośkę. Nie chciałbym podczas pracy tego sprzętu przełączyć tego przełącznika ręką. No i prawdopodobnie zrobię przekaźniki, tak jak tutaj jest w projekcie, bo projekcik też tam dam link pod filmem. Tylko oni tutaj robią 1 kW na 4 lampkach. O tak, o w ten sposób są 4 rozmieszczone. W środku jest dławik. No i co? Tutaj mamy kondensatory bezpośrednio do ścianki, nie? Właśnie to są do strojenia te kondensatory, ale zaraz ja pokażę jak to będzie wyglądać. To ma być wyglądać w ten sposób, tak jak ten właśnie zatagi. Zaraz, a w oryginale to co ma być, to ma być o w ten sposób. Jak widać jest ceramiczny przełącznik. I jest balon nawinięty, dławik właśnie, cewka dwóch zakresów 80 m i siódemka 3,5 i 40 m, nie? 3,5 MHz i 7 MHz jest na tym, a tutaj jest drut miedziany pocynowany, cewka, nie? Obciążenie sztuczne, dwa rezystory takie po 250 łączone w ten sposób, tak jak tu na tym zdjęciu, czyli 500 W, dwa rezystorki. Tak to mniej więcej ma wyglądać w rzeczywistości. Tu jest zasilacz z powielaniem, czyli 2 razy 400 V, dwa transformatory. Tutaj jest schemat. O tutaj jest schemat na jednym transformatorze, też z powielaczem i właśnie bardzo fajny powielacz, bo ma przełączniki, styki przekaźnika, można sobie regulować S1, S2 wyłączony, to mamy na wyjściu 325, S1 włączony mamy 650 V i 2 włączone, S1, S2 mamy 1300, tak jak widać. Bardzo fajny projekt, tutaj jest projekt płyteczki, o w ten sposób, to jest projekt zasilacza w PDF-ie, super, dobry to
kondensatory oczywiście będą właśnie takie, tego typu. Wszystkie na 400 V muszą być, nie? No nie wiem, nie wymyślili mi tu jeszcze na 1300 V, chociaż no są takie kondensatory, ale to mniejszych pojemności, a tutaj są akurat zastosowane takie 470 mikro na 450 V, nie? Tak będzie wyglądać balon, znaczy układ pi wyjściowy. Ja trzymam kamerkę przed komputerem, nie wiem czy to jest sens, bo zamieszczę. A tak wygląda cewka właśnie nawinięta, nie? 2,5 mm drut, nie? No, żeby wytrzymał. I tak to jest właśnie tutaj wszystko zrobione i u mnie też tak samo będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć przekaźników, które będą mi przełączać zakresy. Tak żebym już łap nie wsadzał i nie robił metalowych ośki do ręki, nie? Tak wyglądało to w pierwszym prototypie. Tutaj był przełącznik i po prostu było przełączane. Ale myślę, że zrobimy to na tej zasadzie. Pięć przekaźniczków. Wtedy będzie trochę bezpieczniej, no, że tak powiem. O, tutaj kondensatory, jakie tam zastosował. Wszystko na 2 kV, nie? O, układ pi. Tak właśnie wygląda schemacik. Mamy 2 zwoje, 5 zwoi, 9 zwoi i później 11 już na teroidzie i 18 z drugiej strony na teroidzie. No i 1 kondensator 3 sekcyjny, nie? Do strojenia poziomu mocy wyjściowej. No i to by było właśnie o to, co tutaj jest nawinięte. To jest właśnie o to u nas. To jest ta cewka. Ma mieć 180 mikrohenerów przynajmniej. To jest RFC układ, czyli przez niego będziemy puszczali główne zasilanie na anody. On będzie zabezpieczał nam lampki, no i przede wszystkim, bo to jest jeszcze wszystko jest odkręcone. I będą tylko dwie lampki, nie cztery, a dwie. W obudowę mi nie wejdzie, ta obudowa ma tylko pół metra tam bodajże. Nie no, trochę więcej, może 55 cm długa. I będzie w ten sposób, będziemy sobie przełączać tutaj, będziemy tak, główny włącznik. Ten włącznik będzie nam włączał właśnie napięcie anodowe S1, ten będzie S2. Czyli będziemy mogli sobie ustawić dwa wyłączone, mamy 350 V, tak jak tam mówiłem, opisywałem przed chwilą na schemacie. Jak dwa do góry, to mamy maksymalną moc 1600 V na anodzie. I co? I do tego być może jeszcze wzbudnicę dorobimy na 9,5 MHz. Taką gdzieś tutaj z tyłu sobie ukryjemy, bo tutaj wejdzie zasilacz. Tutaj z tyłu wejdzie zasilacz, tutaj mamy w ten sposób, że tu mam płytkę stykową do zasilacza, ponieważ, a prąd anodowy, właśnie, żebym dobrze wytołkował, to jeszcze prąd anodowy, katodowy, w katodzie będziemy wstawiać tranzystor, zaraz gdzieś tu było zdjęcie, tak, idealnie powtórzę projekcik jak sprzed kilku lat. Kapturki, o właśnie, trzeba dorobić do chłodzenia anody, o takie tego typu. No i zaraz, momencik, prąd katodowy, o tutaj mam, tak wygląda schematik prądu katodowego, czyli Derlington, diutka i rezystor i to podłączamy pod katodę. A cały schemat będzie zamieszczony, ten link do tego będzie zamieszczony. Patrzę na niemieckiej stronie moje schematy, no stary, kurde, z 80 bodajże, chyba 7 roku, to były pierwsze wzmacniacze, dopalacze, że tak powiem, do CB. Tylko że tutaj ktoś przerobił na 4 diody, na 4 lampy, ja to kiedyś robiłem na jednej lampie i też się cieszyliśmy, że mamy 100 watów, nie? Pełne 100 watów na cymbale, jak wciskałeś nośno. To w całym mieście już nikt nawet sobie telewizji nie mógł pooglądać. Nie tylko chodziło, że porozmawiać na CB, ale
ale i telewizji nie było można oglądać. Jeszcze w te stare rubiny pamiętam. To są lampki z rubinów. Od wysokich napięć o te właśnie. To jest lampka odpowiednik polskiej PL519, no ale polskie 519 szybko siadały. A te ruskie z czarnymi napisami były bardzo dobre. O, jest, jak tutaj jest napisane, że 27 MHz. Te ruskie z czarnymi były bardzo dobre, a te z brązowymi napisami już żywotność ich była, no starczało na miesiąc, nie? Tylko że kiedyś się gadało na tym CB, nie powiem, bo tylko teraz patrzę, że tylko co drugie słowo to K albo H i tylko kierowcy i tylko jeden kanał wykorzystuję, także do producentów informacja, po cholerę robicie 40 kanałów, zróbcie jeden kanał 19, jeden 9, tam ratunkowy i reszta niepotrzebne. No i dobra. Ale to nie po to film, żeby pokazywać wam stronę internetową, co nie? No, nie wiem ile to będzie ważyć, bo tutaj jeszcze on na razie pusty. Na razie zrobiłem obudowę, odnowiłem, bo to była bodajże od jakiegoś starego polskiego zasilacza. Obudowa. No, wstawiłem miernik, tutaj jak widać będzie normal SWR do dwójki max i tutaj będzie low. O, patrzcie. Wskazówki nie dotykam, a się rusza. Jestem na elektryzo... Na elektryzę, tu sobie kretyn durne słowo wybrał, nie? Trudne. Naelektryzowany. Wskazówka się rusza, jak palcem ruszam przed wskaźnikiem, nie? I to by było na tyle, no. No tu jeszcze coś dojdzie na pewno, znaczy na pewno miał być ten przełącznik obrotowy, no ale jak będą przekaźniki, to będziemy musieli tu jeszcze wstawić przełączniki do zakresów, no. Albo wstawię wtedy jeden mały, zwykły, taki obrotowy, pakietowy przełączniczek i będę nim włączał przekaźniki. I to by było na tyle w dzisiejszym krótkim odcinku, takim pilotażowym. No, będziemy się bawić w naprawdę wysokie i niebezpieczne napięcia, także... Jeśli ktoś się nie czuje na siłach, ja się sam zaczynam zastanawiać. Kiedyś pamiętam, robiłem to, na jednej lampie robiłem. I nie obeszło się bez smrodu spalonej skóry na rękach, ale... Ale zadziałało, nie? Za gówniarza, że tak powiem. No, były czasy takie, że nie było telefonów ani smartfonów, a tym bardziej właśnie smartfonów. Tylko CB. I to były początki CB, pamiętam. Na jednej takiej lampie, tak szczerze, wtedy miałem zasięg gdzieś no, do 200 km, mogłem sobie pogadać, tylko że ja nie słyszałem tych klientów, nie? Oni mnie słyszeli. Na pewno, bo żeśmy testowali kilka razy. No zobaczymy, jak na dwóch takich wyjdzie. No na czterech 1 kW wychodzi, no. Kilowat mocy, wtedy trafo dużo większe trzeba by było. Znaczy większe. W sumie tutaj, wiecie co wam powiem, tutaj są bardzo małe prądy. Tu jest 27 mA na lampę, tylko. Ale za to napięcie musi być 1600 V. I stąd się bierze ta moc. A nie, teraz tranzystorki robią, nie? 12 V zasilanie i napisane 300 W. No może, prądowo, nie wiem, nie umiem tego pojąć po prostu, jak to jest w tych czasach. Kiedyś 100 watów to było 100 watów, to było 100 volt na 1 amper. 1 amper bierzemy prądu, mamy 100 voltów napięcie, to wtedy mamy 100 watów, a teraz... Napisane 300 W na głośniku, a w środku drucik 0,08 mm cewka, albo mniej. Ostatnio takie się trafiły mi samochodowe głośniki. Kazałem wyrzucić dla klienta, wymienić na nowe. To poszedł, kupił jeszcze gorsze, ale... Dobra, pozdrawiam, do następnych odcinków.